święto Bożego Narodzenia jest zamienione na święto zimy. Cieszymy się z tego, że spadł lub spadnie śnieg. Dużo jest pięknych lampek, jak będziemy kupować prezenty, ubrać choinkę, upiec pierniczki. Katolicy tego nie rozumieją. Oczekujemy na największą z tajemnic. Prostujcie ścieżki przed Panem. Nie jest to wezwanie do jakiejś pustej refleksji nad sobą. Pośród ludzi było pełno nieprawości. Prorocy wzywali do pokuty. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił nam subskrypcję, ponieważ filmy pojawiają się tutaj regularnie. Zachęcam Cię również do odwiedzenia Instagrama mojego męża, jak też do odwiedzenia naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie możesz zobaczyć, jakie mamy cele rozwoju. Jesteśmy małżeństwem o poglądach tradycyjno-katolickich. Omawiamy tutaj różne tematy od wiary poprzez sprawy społeczne aż do polityki, więc myślę, że warto z nami zostać. I mała prośba do Was wszystkich, jeśli oglądacie nasze filmy regularnie, jeśli doceniacie naszą działalność, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili, czy macie kliknięty dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, dlatego że YouTube bardzo często, nie wiem z jakich powodów, dezaktywuje te dzwoneczki u subskrybentów, którzy na początku je kliknęli. Ja sama u siebie zauważyłam taki proces, że kanały, które miałam zasubskrybowane, to nie przychodziły mi po prostu z nich powiadomienia o nowych filmach i musiałam po prostu ten dzwoneczek kliknąć jeszcze raz. Więc zachęcam Was do tego, żebyście to sprawdzili. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o naszych filmach, to po prostu tak będzie, myślę, łatwiej. I jeszcze zanim przejdę do właściwego tematu odcinka, mam przyjemność przedstawić Wam nowość wydawniczą wydawnictwa Rosa Mystica. Jest to wydawnictwo, które zajmuje się głównie publikacją dzieł na temat duchowości tradycyjnej, katolickiej duchowości. I jest to książka pod tytułem O rozpoznawaniu duchów. Autorem jest kardynał Jan Bona, który był cystersem. Jest to kardynał, który żył w wieku XVII. Jest to wydanie z roku 1891, na podstawie edycji właśnie z tego roku. Więc możemy mieć pewność, że nie ma tam żadnych modernizmów, nie ma tam nic niezgodnego z doktryną katolicką. Książka ta jest o tyle warta uwagi, że my, katolicy, zwłaszcza ci tradycyjni, często skupimy się na warstwie intelektualnej naszej wiary, i przez to buduje się w nas takie dziwne przeświadczenie, jakby wiara katolicka była takim zbiorem reguł, jakąś doktryną moralną, tak? Bo to jest, no wiadomo, przez modernistów bardzo często od tej strony jest wiara katolicka atakowana i przez to po prostu nam się wydaje, że musimy bronić przede wszystkim tej warstwy intelektualnej. I o ile to jest jak najbardziej prawda, to jednak nie możemy zapominać o nadprzyrodzonej warstwie naszej wiary, że jest ona przede wszystkim, tak jak pięknie napisał ojciec Jan Strumiłowski we wstępie do tej książki, jest to przede wszystkim droga naszego zbawienia. Wiara chrześcijańska nie jest zbiorem reguł, nie jest doktryną moralną, ale jest nadprzyrodzonym procesem, w którym możemy po prostu złączyć się z Bogiem, tak? Oczyścić się z naszego grzechu i powrócić do tej pierwotnej jedności z naszym Ojcem. I jako, że nasze czasy są niestety czasami, które cierpią bardzo poważnie na brak dobrych katolickich przewodników duchowych o dobrej katolickiej tradycyjnej intuicji, to też myślę, że warto zainteresować się po prostu tą pozycją, dlatego że no, każdy tak naprawdę katolik ma obowiązek rozpoznawania duchów. Dlatego wszystkich Was zachęcam do zainteresowania się tą pozycją. Można ją nabyć w sklepie internetowym w Fundacji Rosa Mystica, do którego linka zostawiam Wam w opisie i też wyświetlę tutaj w tym momencie nade mną na filmiku. I informuję także, że książkę tę będzie można wygrać w przynajmniej dwóch edycjach naszego Tradiboxa. Także również do wspierania nas na Patronite zapraszam, ponieważ wszyscy patronowie biorą udział w comiesięcznym konkursie na Tradiboxa. A przechodząc już do właściwego tematu, chciałabym Wam dzisiaj krótko, mam nadzieję krótko, streścić, w jaki sposób my, katolicy, powinniśmy rozumieć Adwent. I w jaki sposób go oczywiście po katolicku przeżyć, co jest naturalnym następstwem tego, że będziemy go prawidłowo rozumieć. Rzecz jasna, obecnie przestrzeń publiczna świecka jest całkowicie nieprzychylna prawidłowemu rozumieniu Adwentu, co wynika z jej świeckiego charakteru i tego, w jaki sposób święta Bożego Narodzenia zostały niestety skomercjonalizowane. Natomiast w tej przystani, jaką jest Kościół katolicki, gdzie powinniśmy otrzymać prawidłowy sposób rozumienia Adwentu, gdzie powinniśmy otrzymać w pełni katolicką doktrynę, no niestety jest tak, że również i
różne strony katolickie, różni księża naprowadzają nas na nie takie rozumienie Adwentu, jakie powinniśmy mieć. Mówię tutaj o stronach internetowych, dlatego że przed nagraniem tego odcinka specjalnie weszłam na parę stron internetowych katolickich, żeby sprawdzić, co one piszą o Adwencie. I jak się okazało, co niespecjalnie mnie zdziwiło, że tak powiem, dowiedziałam się, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Radosnego oczekiwania, rzecz jasna, na narodzenie Zbawiciela. O ile jest to pojęcie, które można rozumieć jak najbardziej, można to rozumieć prawidłowo i można to rozumieć w pełnym kontekście tego, czym jest Adwent, o tyle jest to stwierdzenie na tyle groźne, że oderwane od pozostałej, od jakby całości kontekstu Adwentu, może zostać przeinterpretowane w taki sposób, aby Adwent dopasować do ducha tego świata. Na czym polega duch tego świata w odniesieniu do Adwentu, to chyba tłumaczyć tak naprawdę nie trzeba. Święto Bożego Narodzenia jest w przestrzeni świeckiej, przestrzeni publicznej zamienione na jakiegoś rodzaju święto zimy, gdzie cieszymy się z tego, że spadł lub spadnie śnieg, gdzie zachwycamy się tym, jak dużo jest pięknych lampek, jakichś instalacji, gdzie cieszymy się z tego, że będziemy kupować prezenty dla naszych rodzin, gdzie cieszymy się z tego, że będziemy mogli sobie ubrać choinkę, upiec pierniczki, gdzie dominuje radość i właśnie to takie przyjemne, przyziemnie, przyjemne oczekiwanie, tak? Dlatego sformułowanie, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, jest o tyle groźne, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest to niezwykle łatwo połączyć z tym złem, które dzieje się w przestrzeni świeckiej. To jest właśnie to zło, które sprowadza pojęcie Adwentu i Bożego Narodzenia do pojęć ludzkich, do pojęć świeckich, do pojęć pozbawionych Ducha Bożego. I w tym filmiku chciałabym zwrócić uwagę na trzy kwestie, które moim zdaniem są takim fundamentem, na którym powinni skupić się katolicy, żeby nigdy nie zagubić tego charakteru, żeby rozumieć, na czym polega katolicki charakter świętowania, znaczy przeżywania Adwentu i jak bardzo jest to różne od tego, w jaki sposób daje nam do zrozumienia, czym są święta Bożego Narodzenia i Adwent ze strony świata, jak też ze strony środowisk związanych z nową mszą. Zatem po pierwsze, Adwent ma wymiar mistyczny. Adwent nie jest jakimś tam przyziemnym oczekiwaniem na to, żebyśmy mogli sobie świętować Boże Narodzenie. Adwent nie jest jakimś czasem po to, żebyśmy mogli, nie wiem, popracować nad sobą, bo taka narracja też się pojawia, że Adwent to jest czas jakiejś refleksji nad swoim życiem i poprawy swojego postępowania. W pewnym sensie też, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest wymiar mistyczny Adwentu. Adwent to nie jest ani czas, który przygotowuje nas na święta rodzinne, ani święta pokoju, tak jak pokazuje nam to współczesny świat, ani nie jest to czas przygotowujący nas na narodzenie Pana Jezusa. I tyle. Dlaczego mówię, że nie jest to czas przygotowujący nas na narodzenie Pana Jezusa, gdy oczywiście tak jest z jednej strony? Chodzi o to, że współczesna mentalność katolicka ma zafałszowane pojęcie tego, kim jest Pan Jezus. Pan Jezus, postać Pana Jezusa, jest sprowadzona bardzo często w mentalności współczesnych katolików do postaci Pana Jezusa protestanckiego. Czyli jest całkowicie poddany ludzkim pojęciom. Zatraca się wymiar tego, że Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem, a przede wszystkim, że jest właśnie prawdziwie Bogiem. Zatracamy w ten sposób wymiar mistyczny świąt Bożego Narodzenia, bo narodzenie Chrystusa to nie jest po prostu to, że Pan Bóg zstąpił z nieba po to, żeby nas nawiedzić. Zstąpienie Pana Jezusa z nieba i narodzenie w ciele jest nazywane w Piśmie Świętym cudem pańskim, dziełem Bożym w pośrodku lat, wielką nowiną na ziemi, słowem, dziełem dzieł, wyłącznym, szczególnym, tajemnicą tajemnic pańskich. Jeżeli nie rozumiemy tego, że wraz z narodzeniem Pana Jezusa świętujemy zejście największej świętości do ludzi, to nie rozumiemy kompletnie, na czym ma polegać w ogóle Boże Narodzenie. Zatracamy całkowicie wymiar misterium, zatracamy wymiar mistyczny, zatracamy to, co jest tak naprawdę nadprzyrodzone w tym Adwencie. Dlatego musimy rozumieć, że my oczekujemy na największą z tajemnic, a współcześni katolicy tego nie rozumieją. Widziałam, jak współcześni katolicy na przykład na swoich social mediach pisali, że cieszymy się, że Pan Jezus się narodził w takim bardzo
przyziemnym pojmowaniu, gdzie zupełnie zatracony jest sens cały tego, dlaczego w ogóle Pan Jezus zstąpił i co z tego wynika. Co z tego wynika, że Pan Jezus pozbył się swoich godności królewskich w niebie, które mu przysługiwały, po to, żeby uniżyć się do ludzkiej postaci. To jest połączenie dwóch maksymalnych skrajności. To jest tak jak zmieszanie ognia z wodą, bo połączenie boskości z ludzką, słabą, kruchą naturą. To jest najwyższy dowód doskonałej miłości i doskonałej pokory naszego Pana Boga, który jest godzien najwyższych darów, najwyższych skarbów, najdoskonalszych dzieł, a mimo tego, że jest tego w pełni godny i absolutnie nie musiał się zniżać do postaci ludzkiej, to wyzbył się swojego przynależnego mu miejsca jako król, żeby zstąpić na ziemię do postaci ludzkiej po to, żeby nas zbawić. Chodzi mi o to, że katolicy bardzo często nie rozumieją po prostu tego dzieła, które uczynił Chrystus, wstępując właśnie na ziemię. Żeby wam przybliżyć trochę bardziej, w jaki sposób powinniśmy w ogóle widzieć to dzieło, przytoczę wam słowa jednego z księży przedsoborowych, który pisał kazanie na temat Adwentu. Patrząc przy świetle wiary na wielką tajemnicę stworzenia, wyznawaliśmy niejednokrotnie, iż przez Boga i dla Boga stworzony świat cały zewnętrznym jest objawem i przedstawieniem doskonałych własności Boga. Niebo, ziemia i wszystkie stworzenia, jakie w nich się mieszczą ze swoim istnieniem, przymiotami swymi, cudownym ładem, pięknością, jedne z drugimi złączone, jedne poddane drugim do jednego głównego zmierzają celu, by wspólnie ku sobie zwrócone głosić mogły jeden hymn uwielbienia i chwały na cześć mądrości, potęgi i miłości Stwórcy. Wszystko to wszakże, bracia moi, jakkolwiek cudowne i piękne, całe to przedziwne, jakby zwierciadło stworzenia, słabe i bardzo słabe jeszcze przedstawia nam pojęcie wszechmocy i doskonałości Boga i jakże blado promienie natury jego odbić jest zdolne. Jest inne, a jedyne dzieło Pańskie, gdzie Bóg sam raczył nam najdokładniej wyrazić całą moc, mądrość i ukochanie swoje, gdzie chciał odkryć przed nami najgłębsze swe tajemnice, gdzie, rzec by można za świętym Augustynem, wyczerpnął niemal całe bogactwo swoje. A dziełem tym jest najświętsza, niewymowna w wielkości i słodyczy swej tajemnica wcielenia Słowa Przedwiecznego w najczystszym łonie niepokalanej Dziewicy Maryi. Autor na samym początku stara się ukazać ludziom, dać im pojęcie o wszechmocy Bożej na podstawie cudów, jakie możemy obserwować w naturze, tak? W przyrodzie. Wszechmoc Boga możemy poznać po tym, jak widzimy cuda natury, głębię morską, jak patrzymy na niebo, jak widzimy, jaki piękny świat Pan Bóg stworzył, po tym możemy częściowo jedynie poznać wszechmoc Boga. Bo tutaj za chwilę autor mówi o tym, że całe te cuda natury dają nam bardzo mylne i słabe pojęcie o tej wszechmocy Boga. To jest wprowadzenie po to, żeby nam pokazać, jak wielką tajemnicą jest dzieło wcielenia i że jest ono więcej warte niż tak naprawdę cały świat. I już z samego tego tytułu należy mu się nieskończony szacunek, który my mamy obowiązek temu dziełu oddawać. Dlatego Święto Bożego Narodzenia to nie jest po prostu nawiedzenie swojego stworzenia przez Chrystusa, ale jest to prawdziwe zstąpienie z niebios boskiego Króla, który przez swoją pokorę i litość dla swojego stworzenia uniżył się do naszej postaci. Po drugie, musimy rozumieć, że cały rok liturgiczny odpowiada konkretnym wydarzeniom z historii zbawienia. I to samo dotyczy Adwentu. Adwent jest odpowiednikiem konkretnych czasów. I tymi czasami były czasy przed przyjściem Chrystusa. Tak jak my teraz czekamy na Boże Narodzenie, tak samo tego Bożego Narodzenia wyczekiwali prorocy, tak? Przez wiele tysięcy lat ludzie wyglądali Zbawiciela, czekali na Zbawiciela, czekali na kogoś, kto mógłby ich uwolnić. Tutaj nie chodzi też o jakieś abstrakcyjne pojęcia. Tu chodzi o to, że przed przyjściem Syna Bożego, który dopiero miał dokonać odkupienia ludzi przez swoją mękę i śmierć krzyżową, ludzie nie mogli być zbawieni. I tego też mam wrażenie, że często katolicy nie wiedzą. Przed przyjściem Chrystusa i przed dokonaniem Jego dzieła odkupieńczego, człowiek nie mógł być zbawiony. To, co wyznajemy w credo, czyli w wierze w jednego Boga na mszy świętej, kiedy mówimy o tym, że Pan Jezus wstąpił do piekieł, nie chodzi o to, że wstąpił do piekła tam, gdzie są dusze potępionych. Chodzi o to, że Pan Jezus wstąpił do tak zwanej otchłani ojców, gdzie czekały dusze na wybawienie, tak? One czekały, aż dokona się ta ofiara krzyżowa, żeby mogły oglądać Boga. Przed narodzeniem Chrystusa i przed Jego dziełem odkupieńczym nikt
nie mógł oglądać Boga w niebie. Dopiero bramy niebios zostały otwarte przez to odkupienie, którego dokonał Chrystus. Przed tym dziełem dusze sprawiedliwych trafiały do otchłani ojców, tak zwanej otchłani ojców, gdzie oczekiwały wybawienia, gdzie oczekiwały na to, kiedy będą mogły wejść do nieba i oglądać Boga twarzą w twarz. I to właśnie przyszedł ogłosić im Chrystus po tym, jak po śmierci krzyżowej przed swoim zmartwychwstaniem zstąpił do piekieł. I ta niemożność widzenia Boga była rzecz jasna spowodowana niczym innym, jak właśnie grzechem. To grzech pierworodny odłączył nas od Boga, a później ludzie coraz bardziej popadali w nieprawość. Po to między innymi był potop. Dlatego też Bóg zawierał przymierza z konkretnymi ludźmi, którzy byli sprawiedliwi pośród całej reszty. Z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem. Chrystus mógł wstąpić znacznie wcześniej na ziemi i dokonać swojego odkupieńczego dzieła, ale nie mógł tego zrobić właśnie dlatego, że pośród ludzi było pełno nieprawości. Dlatego też prorocy starotestamentalni wielokrotnie wzywali przede wszystkim do pokuty. Dlatego też Adwent jest czasem nie radosnego oczekiwania w jakimś takim dobrym, miłym, przyjemnym, ustatkowanym stanie. To jest oczekiwanie w pokucie, w żałości za swoją nieprawość. To jest odpowiednik dokładnie tych czasów, kiedy ludzie byli pogrążeni w tęsknocie, w smutku i w pokucie za grzechy. My w Adwencie nie wspominamy przede wszystkim tego, że Chrystus zstąpił na ziemię i powinniśmy być z tego powodu radośni. My w Adwencie wspominamy żałość, naszą ludzką żałość, przez którą spowodowaliśmy to, że zostaliśmy odłączeni od Boga. I to przygotowywanie nasze, tak? Słynne wezwanie prostujcie ścieżki przed Panem, które wielokrotnie pojawia się w Adwencie, to jest właśnie wezwanie do pokuty. Nie jest to wezwanie do jakiejś pustej refleksji nad sobą, takiej w czysto ludzkim pojęciu. To jest wezwanie do pokuty za grzech, który odłączył nas od Boga. Dlatego to, co musimy rozumieć o Adwencie, to to, że jest to przede wszystkim okres pokuty. I to samo dają nam znać obrzędy kościelne. Po raz kolejny posłużę się tym samym kazaniem. Wielka tajemnica wcielenia wyraża się tu ustawicznie w obrzędach, czytaniach świętych, modlitwach Kościoła i albo, jak w nabożeństwie niedzielnym, w żałobny fiolet odziany, śród pień, ponurych obrzędów, on wprowadza nas w tęskne oczekiwania i pokuty uczucia, wspomnieniem opłakanego stanu przedchrystusowego świata. Czyli autor zwraca tutaj uwagę, że Adwent wzywa nas właśnie przede wszystkim do pamięci na nasz grzech i do pokuty, po to, żebyśmy godnie przygotowali się na przyjście Pana Jezusa. A trzecim elementem, o którym my katolicy powinniśmy pamiętać, jest oczywiście również radość. Tylko problem w tym, że ta radość musi być umocowana w ramy pokuty. To nie może być tak, że jest tylko radość, tak jak powiedziałam, tak jak bardzo często to teraz się dzieje, jak bardzo często się wydaje katolikom, ale ta radość ma być przepełniona poczuciem naszej niegodności, poczuciem grzechu, świadomością grzechu, poczuciem opłakanego stanu, tak jak tutaj autor właśnie napisał, poczuciem opłakanego stanu ludzi, którzy byli przed Chrystusem. I tutaj również autor wspomina o tej radości, na którą również w Adwencie jest miejsce, ale on umiejscawia ją w sposób właściwy. Albo znów w owych uroczystych porannych ofiarach weselną nadzieją bliskiego przyjścia Pana krzepi i cieszy, a zapalając tę wysoką świecę, niby jasną rumianą jutrzenkę, symbol Maryi, zwiastunki Jezusa, prosi Boga słowy starozakonnych ojców, by rychło już dzieło zbawcze chciał spełnić, by niebiosa spuściły już rosę, a obłoki z dżdżem wydały nam sprawiedliwego. Czyli widzimy, że ta radość nie jest taką pustą, przyziemną ludzką radością. To jest radość płynąca ze świadomości, że Pan Bóg ma nad nami litość, że ma do nas miłosierdzie i że chce nas odkupić. Jeśli chcemy radość adwentową rozumieć prawidłowo, to najpierw musimy rozumieć, dlaczego w ogóle jest to dla nas radość. Czyli, że my nigdy nie byliśmy godni zbawienia, ale że Pan Bóg jest dla nas miłosierny i litościwy, to pozwolił nam dostąpić tego właśnie zbawienia. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wytrwałeś do końca, to zachęcam do tego, żebyś w komentarzu napisał: Adwent jest czasem pokuty. I z końcem tego odcinka wszystkim Wam życzę dobrego, katolickiego i pożytecznego, owocnego duchowo przeżycia tego czasu, jakim jest Adwent. Wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku.